Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jest mi bardzo miło, że tutaj jesteście i z tego miejsca bardzo chcę wam podziękować za... Moment. I z tego miejsca chcę wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie reakcje, komentarze, które zostawiliście pod ostatnim i przedostatnim vlogiem. Dziękujemy bardzo serdecznie razem z Łukaszem także za to, że udostępniacie nasze vlogi, za to, że dzielicie się nimi, szczególnie awanturami, że to krąży dalej i inspiruje innych. Jest nam mega miło i naprawdę to doceniamy. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę nietypowy, może nie taki nietypowy, co po prostu chodzi o to, że jeszcze takiego odcinka nie było. Kiedy zastanawiałam się, o czym nagrać tego vloga, sprawdziłam wasze komentarze pod noworocznym Q&A i tam padło właśnie kilka takich propozycji. Zresztą pytania i prośby o taki odcinek pojawiają się co jakiś czas, dochodzą do nas z różnych stron i często pytacie mnie, właśnie szczególnie kobietki pytają mnie o moją szafę, o kosmetyki, o to, jak żyje się w wannie, jak uprawia się vanlife właśnie z tej perspektywy kobiecej. I pomyślałam, czemu nie, może komuś się to przyda, może komuś to pomoże, może kogoś do czegoś to zainspiruje. Zobaczymy. Także panowie, możecie zostać, jesteście tu bardzo mile widziani, ale też nie obrażę się, jeśli stwierdzicie, że ten odcinek nie jest dla was. Pomyślałam też, że jakby dla takiego porządku i dla waszego komfortu zostawię pod spodem w opisie wypisane minuty, w których poruszam dany temat, takie jak ubrania czy kosmetyki. Padnie tutaj też pewnie słowo okres, wiem, że niektórzy nie chcą słuchać na takie tematy, więc właśnie dla wszystkich wygody i komfortu możecie sobie zobaczyć pod spodem w opisie, w której minucie się pojawi. Kiedy zastanawiałam się, co dokładnie chcielibyście się dowiedzieć, chciałybyście się dowiedzieć ode mnie, zadałam pytanie właśnie o to na Insta Stories. Tam pojawiły się bardzo różne podpowiedzi, także będę starała się właśnie jakby na nie odpowiedzieć. Dzisiaj kobiecy odcinek, Dzień Kobiet przychodzi troszeczkę wcześniej w tym roku, czyli jak to jest być kobietą i żyć w wannie. Zaczynamy! To miejsce za mną to nasza szafa, zaraz ją otworzę, zaraz wam pokażę, co w niej jest. Natomiast zanim to zrobię, muszę zacząć od kilku słów wstępu. To nie jest szafa minimalistki, mimo że minimalizm jest czymś bardzo, bardzo bliskim mojemu sercu. I minimalizm bardzo pomógł mi przeprowadzić się do vanna i jakby uświadomić sobie, że ta ilość posiadanych rzeczy czasami nie jest przez nas wybierana świadomie, jest napędzana trochę przez naszą kulturę, przez media, przez konsumpcjonizm w ogóle. Także jakby minimalizm jest czymś bardzo ważnym i nieodłącznym, jeśli chodzi o vanlife, tak mi się wydaje. Natomiast moja szafa to nie jest szafa typowej minimalistki. To chyba wiąże się z tym, że ja po prostu bardzo lubię ubrania. Mieszkając w Anglii, byłam związana ze światem mody. Pracowałam jako tak zwany visual merchandiser i pracowałam w sklepach z ubraniami. Miałam nawet z moją przyjaciółką, fotografką, bloga modowego, gdzie właśnie często robiłyśmy fotografie początkowo mi w różnych stylizacjach, potem naszym przyjaciółkom. Właśnie w tamtych czasach byłam mega, mega, mega na to zajawiona. Byłam bardzo blisko tego świata, podążałam za trendami, moja szafa była zresztą olbrzymia i już wtedy, po kilku latach, zaświeciła mi się taka lampka, że w tej szafie jest tak bardzo dużo ubrań, a ja wciąż czuję, że nie mam się w co ubrać. W dodatku widziałam, że bardzo dużo ubrań zakładałam raz, może dwa, że wiele z tych super ubrań, które właśnie były bardzo zgodne z trendami, bardzo szybko również się przedawniały i musiałam kupować, jakby musiałam, chciałam kupować kolejne. Natomiast kiedy zaczęliśmy vanlife, jakby kiedy pojawił się ten pomysł, zaczęliśmy właśnie interesować się tym minimalizmem,
zaczęliśmy zastanawiać się, jak możemy sprawić, żeby mieć mniej rzeczy. Wtedy po raz pierwszy jakby zaczęłam przyglądać się temu, dlaczego ja kupuję, po co ja kupuję, co się za tym kryje. I odkryłam, że faktycznie wiele rzeczy kupowałam jakby z kompulsji, dla poprawy humoru, dlatego, że miałam właśnie te zniżki, czy były obniżki. Także wtedy po raz pierwszy zaczęłam się temu przyglądać. No i tak wygląda to po dziś dzień, że jestem dalej w takim procesie jakby zmniejszania szafy. Jeśli chodzi o to, czy OneLife i to podróżowanie coś zmieniło w moim podejściu, muszę wam powiedzieć, że zmieniło bardzo dużo, ponieważ teraz liczy się dla mnie przede wszystkim wygoda i komfort. Liczy się dla mnie to, żeby te ubrania były z dobrych materiałów, a takim moim głównym celem jest stworzenie szafy tak zwanej kapsułowej, czyli posiadania takiego zestawu ubrań, które mogę zawsze ze sobą połączyć, więc tak staram się teraz kupować, jeśli kupuję. Jeśli chodzi o miejsca, w których kupuję, są to zazwyczaj lumpeksy. Muszę się przyznać, że raz na czas kupuję jeszcze w sieciówkach, szczególnie wtedy, kiedy bardzo czegoś potrzebuję i nie mam czasu na poszukiwania. Natomiast jakby przez to, że byłam w tym świecie mody i przez to, że w którymś momencie zaczęłam troszeczkę bardziej jakby świadomie do tego wszystkiego podchodzić, zorientowałam się, że ten świat mody ma ze sobą i niesie ze sobą bardzo wiele niebezpieczeństw, które my odczuwamy tylko w ten sposób, że mamy tanie ubrania, ale jakbyśmy my mogli mieć tanie ubrania, no to gdzieś ktoś musi mało zarabiać za te ubrania. Zresztą pewnie o tym słyszeliście, a jeśli nie, to ja wam postaram się w opisie też podlinkować albo zostawić tytuły czy jakieś tam linki do gazet, o czym mówię. Dlatego powoli kupuję coraz mniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Staram się nie kupować pod wpływem impulsu i staram się, żeby ta szafa była właśnie taka, żebym mogła te ubrania nosić za parę lat, czyli kupuję raczej dobre materiały i raczej takie klasyczne kroje oraz tak zwane basic. Bardzo lubię zwykłe, proste bawełniane t-shirty, proste jeansy. Pokochałam bluzy z kapturem, bo są bardzo uniwersalne. Ważne jest też dla mnie to, żeby mi było ciepło, kiedy są takie właśnie zimniejsze okresy, więc mam też dużo swetrów i tak dalej. Dobra, to chyba tyle. Możemy otwierać, zobaczcie, jak to wygląda. Nasza szafa podzielona jest w ten sposób, że górna półka jest Łukasza, środkowa należy do nas obydwu, jest przedzielona na pół, potem jest moja półka i na dole mamy wieszaki. Muszę przyznać, że ta dolna część też w większości należy do mnie. To nie jest wszystko, co posiadamy, jakby to są ubrania, które nosimy na co dzień, natomiast ponieważ mieszkamy w naszym wanie cały rok, pod łóżkiem mamy schowane ubrania sezonowe, czyli w tym momencie tam są schowane ubrania letnie. A jeśli chodzi o to, co konkretnie mam tutaj schowane, zaraz wam to wszystko pokażę. Oprócz tego, co tutaj zobaczyliście, mam jeszcze cztery kurtki. Dwie takie, można powiedzieć, wiosenne, jedną przeciwdeszczową, jedną zimową. Mam trzy koszule, jedną z krótkim rękawem czarną, jedną z długim, jedną moją kochaną panterkową. Mam jeden sweter rozpinany, jedną bluzę rozpinaną, dwie spódnice i trzy sukienki. To są wszystkie moje ubrania, w których chodzę, których używam na co dzień, które kocham. Jeszcze wam pokażę buty, które posiadam. Dobra, to wszystko to są moje buty. Mam jedną parę takich eleganckich, dosyć już starych butów, które ubrałam dosłownie raz na weselu przyjaciela, ale nigdy nie wiadomo, kiedy jakieś wesele się trafi. Mam tu moje ukochane kapcie, bez nich się nie ruszam. Pewnie większość osób nie wozi ze sobą kapci, ale w wanie bywa zimno. Mam tutaj dosyć sporo miejsca, często się tu kręcimy, łazimy, więc kapcie się przydają. Dwie pary klapek, jedna pod prysznic, jedna do chodzenia. To są tak zwane Birkenstocki. Nie wiem, czy tak się to wymawia, czy Birkenstocki. Używam je jako klapki, jako sandały i muszę wam powiedzieć, to są najwygodniejsze buty, jakie w życiu miałam. Są fajnie profilowane, kocham na maksa. Dwie pary Adidasów, to są Vansy tak naprawdę. Obyłabym się z jedną, ale te kupiłam jeszcze w Londynie i stwierdziłam, że wezmę je w podróż. Zniszczę do końca. Buty, które używam czasami, buty do biegania i buty trekkingowe. To wszystko. Pytacie mnie czasami także o kosmetyki, o to, jak pielęgnuję moją skórę i moje włosy i teraz troszkę o tym opowiem jeszcze. Zacznijmy może od koszyczka, który znajduje się nad kranem, nad naszym zlewozmywakiem. Tam trzymamy kosmetyki takie codziennego użytku. Są to szczoteczki do zębów i pasta.
Mam tam także mydło, takie w kostce, to jest mydło naturalne, którym obecnie myję twarz, a jeśli jesteśmy w naturze, gdzieś w przyrodzie, to również jego używam do namydlenia się. Mam tutaj dwa kremy do twarzy na dzień i na noc. I mam jeszcze grzebień. Tutaj jest tak, że coś, co używam bardzo rzadko, a jest to beztłuszczowy płyn micerealny do demakijażu i płatki kosmetyczne. Jeśli jesteśmy już przy makijażu, to powiem Wam od razu, że ja się maluję bardzo, bardzo rzadko i nigdy się nie malowałam zbyt wiele. Raczej mój ulubiony makijaż to był podkład, puder i eyeliner i tusz do rzęs. I właściwie jeśli się obecnie maluję, to używam tylko pudru i tuszu do rzęs. Tak jak widzieliście, zazwyczaj maluję się troszeczkę, kiedy nakręcamy vloga, żeby moja skóra się nie świeciła, żeby dobrze wyglądać w kamerze. Natomiast na co dzień nie maluję się już w ogóle ze względu na wygodę. To po prostu nie ma sensu. Często jesteśmy w naturze, więc jakby niewiele osób mnie ogląda. Po drugie, nauczyłam się lubić moją buzię taką, jaką jest. Po trzecie, nie mamy ciepłej wody, w związku z czym zmywanie tego makijażu w zimnej wodzie jest bardzo, bardzo kłopotliwe. Jeśli chodzi o tą kosmetyczkę, to Wam pokażę, co nie jest. To jest akurat puder, tusz do rzęs. Mam taki podkład. To jest jakiś taki bardzo naturalny podkład, bo to, na czym mi teraz zależy, to jest właśnie używanie jak najmniejszej ilości chemii, aczkolwiek dopiero jestem u początku tego procesu, żeby właśnie w kosmetykach ją zlikwidować, także no to jest pierwszy taki owoc, jakiś taki bardzo naturalny podkład. Mam tutaj róż, mam eyeliner, białą kredkę do oczu. Mam taki puder rozświetlający, który kupiłam przez przypadek. Myślałam, że to jest matujący, no ale jest, czasami go używam. Ulubiona szminka, którą używam niestety bardzo rzadko. Pęseta, pilniczek i kredka. Strugaczka. Także to jest wszystko. Mam jeszcze gdzieś cienie do powiek, które wożę ze sobą, bo właśnie gdy jechaliśmy na wesele do przyjaciela na ślub, wzięłam je i one gdzieś tam są, natomiast praktycznie ich w ogóle nie używam. Jeśli chodzi o ten kuferek, który pewnie Was zainteresował, jest to kuferek, w którym wożę tak zwane kosmetyki zapasowe, które mam na przykład, zabrałam ze sobą z Polski. Mam tam też kosmetyki, których używam rzadko, natomiast czasami, jeśli trafi się okazja, na przykład kiedy jesteśmy na kempingu, mam po prostu okazję skorzystać z łazienki, to wtedy sobie robię tak zwany wieczór spa, nakładam maseczki, robię peelingi i po prostu w pełni dbam o moją skórę. Co tutaj jest konkretnie? Mam tutaj zapas mydła z firmy Łąka. To jest taka mała polska firma, która robi kosmetyki całkowicie naturalne, w związku z czym mogę ich używać, kiedy kąpiemy się gdzieś outdoorowo, to znaczy w naturze. Nie mają żadnej chemii, więc jeśli nie jesteśmy blisko jezior czy żadnych zbiorników wodnych, mogę ich używać właśnie tam. Mam również peeling od nich, który sobie bardzo chwalę. Mam tutaj wspomnianą maseczkę, którą nakładam, jeśli mam okazję, raz na czas. Mam tutaj zapas chusteczek higienicznych. Jest tutaj także jedyny lakier, który posiadam do paznokci, oraz mywacz, tak na wszelki wypadek, wkładki higieniczne oraz nożyczki z czasów, kiedy miałam grzywkę i sobie ją sama przecinałam. Tu mam jeszcze taki koszyk, w którym trzymam kosmetyki, których używam zazwyczaj, jeśli bierzemy prysznic. Tak jak gdzieś już kiedyś wspominaliśmy, my prysznice bierzemy co 2-3 dni, co nie znaczy, że nie dbamy o higienę, to tylko znaczy, że wtedy mamy dostęp do prysznica. Natomiast dzieje się tak od 2,5 roku i muszę Wam powiedzieć, że no nie zachorowaliśmy na nic, nasze ciało nie stało się jakoś bardziej brudne, nasza skóra się nie pogorszyła. Wręcz przeciwnie, czytałam na ten temat jakieś badania i wielu lekarzy, dermatologów wypowiada się w takim tonie, że to codzienne mycie nie jest konieczne, wręcz jest szkodliwe dla naszej skóry, bo zmywamy florę bakteryjną. Zresztą odsyłam Was do posta na blogu, gdzie o tym piszę. Dobra, ale jeśli bierzemy ten prysznic i jeśli jest to prysznic, który biorę w jakimś takim miejscu zamkniętym, mam na myśli kempingi albo u znajomych, to mam ze sobą taki żel w płynie i taki zwykły szampon. Mam je dlatego, ponieważ ja golę nogi i po prostu takim żelem jest mi wygodniej, a szampon mam taki, ponieważ się dobrze pieni. Ale na wypadek, gdy bierzemy jakby kąpiel w terenie, czyli gdzieś w przyrodzie, mam też takie mydełko, a ono jest tutaj, pokazywałam je wcześniej, to jest właśnie to mydło w kostce z samych naturalnych składników.
I jeśli chodzi o szampon, to mam też szampon w kostce, który też jest właśnie 100% z naturalnych kosmetyków i mam od pewnego czasu też taką całkiem naturalną odżywkę do włosów. Właśnie od niedawna ją testuję i póki co fajnie się sprawdza. Z tym szamponem jest też tak, że gdy zaczęłam go używać, on w ogóle się nie pienił i dopiero niedawno dowiedziałam się, że do tego szamponu najlepiej jest używać słoika, czyli wrzuca się taką kostkę do słoika z wodą, częsie się i wtedy się wytwarza piana, wytwarza się taki no, bardzo delikatny płyn, którym można włosy myć. No więc odkąd to wiem, właśnie tak się staram robić. Aha, bo też pytałyście mnie właśnie o to, jak myję włosy, więc jeśli chodzi o mycie samo, no to mam takie szampony, jakoś tutaj niespecjalnie wydziwiam. Staram się zawsze właśnie używać na mokro odżywki, a kiedy włosy już są umyte, zawsze nakładam olejek, mam taki, no niestety, to jest chyba z Isany. To jest taka mikstura olejków, które można nałożyć. Raz na jakiś czas, kiedy właśnie mam okazję i mam na to czas, robię tak zwane olejowanie włosów, to znaczy nakładam taki czysty olej. Robię to w ten sposób, że najpierw je myję, a potem właśnie nakładam ten olej, zostawiam go na co najmniej 20 minut, potem spłukuję wodą i żeby on całkiem zszedł, to wtedy nakładam odżywkę. I po jakimś czasie tą odżywkę też ściągam i to sprawia, że moje włosy są takie fajnie nawilżone, bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Tutaj mam jeszcze końcówkę peelingu do ciała. Mam też olej kokosowy, nim czasami olejuję, też chyba się tak mówi, usta. Czyli po prostu przed myciem zębów albo po myciu zębów 20 minut płukam właściwie zęby, co ma za zadanie jakby oczyścić z bakterii, z zarazków. Niektórzy mówią, że ten olej kokosowy też wybiela zęby. Także raz na czas robię coś takiego i ten olej czasami też nakładam na włosy, dzięki czemu się fajnie falują. Tu mam jeszcze taki krem uniwersalny, który stosuję do ciała, do obcinania skórek, taka rzecz. Perfumy raz na czas. To jest taki aplikator na wodę. Czasami można właśnie przed nałożeniem, zamiast myć włosów, przed nałożeniem oleju można je spryskać tylko wodą, więc do tego to używam. Grzebień do włosów. Moje włosy czeszę tylko na mokro, kiedy mam odżywkę. I mam tutaj jeszcze krem do opalania przeciwsłoneczny, w sensie na deskę surfingową. To są wszystkie moje kosmetyki. W zupełności mi to wystarcza, jestem z nich zadowolona. To, co jest dla mnie też fajne i ważne, to przez to, że myjemy się rzadziej, to taka butla żelu wystarcza mi na kilka miesięcy. Ciężko mi jest powiedzieć na ile. Myślę, że już mam ją 4 miesiące i jeszcze tutaj jest no mniej więcej tyle, czyli jeszcze pewnie 2 miesiące mi posłuży. Także nawet pół roku, co jest fajne, bo jednak tego plastiku jest trochę mniej. Jest to też jakaś forma oszczędności. Kończąc temat kosmetyków, chcę Wam jeszcze powiedzieć, jak radzę sobie w tych dniach, czyli podczas okresu. Ja zazwyczaj używam kubeczka, Lady Cup tak zwany. Mam go tutaj, nie będę go pokazywać, myślę, że możecie sobie wszystkie zobaczyć, jeśli nie widziałyście, czym jest kubeczek w internecie. Jeśli chodzi o kubeczek, dlaczego go używam, no jest to po prostu bardzo wygodne, bo aplikuje się go raz i można zmieniać nawet po 12 godzinach, co dla mnie w podróży jest mega, mega komfortowe. Jeśli chodzi o zachowanie higieny w tym czasie, no to kiedy mam okres, po prostu stajemy na kempingu albo w miejscu, gdzie mogę wziąć prysznic. Jeśli nie ma takiej możliwości, to zawsze mogę się umyć u nas w wanie. Mamy taką miednicę, tutaj sobie nalewam wtedy wody, mam dużo takich ręczniczków i w ten sposób mogę zadbać o moją higienę. Ja mam to szczęście, że te okresy nie są dla mnie jakieś takie mega bolesne, mega trudne. Natomiast zawsze sobie też daję dużo, dużo luzu i dużo komfortu w te dni. A jeśli chodzi o lekarstwo, bo też padło i takie pytanie, co z lekarstwami i z lekarzami i w ogóle z zdrowotnymi kwestiami, to muszę Wam powiedzieć, że odkąd my ruszyliśmy w podróż, praktycznie nie zachorowaliśmy. My mieliśmy jakby w zeszłym, każdą zimę mamy takie 1, 2, 3 dni takiego osłabienia i przeziębienia, natomiast ogólnie nie chorujemy. Tutaj są wszystkie leki, które mamy i w większości to są leki przeciwbólowe. Mamy takie psikadełko na gardło, tutaj jest też termometr, zapas plastrów, bandaż, rękawiczki.
Mam też kilka herbatek ziołowych i jeśli mamy jakieś dolegliwości typu ból brzucha, to pijemy herbatkę z mięty albo rumianek i tak samo, kiedy łapie nas jakieś przeziębienie, to wspomagamy się właśnie herbatą z lipy. Natomiast to, co my robimy, to właśnie spędzamy dosyć sporo czasu na powietrzu i poza miastami. Wydaje mi się, że jakby mamy też troszkę mniej bodźców takich stresowych, nie gonią nas terminy, nie mamy deadline'ów, pracujemy jakby sami dla siebie, w związku z czym nie odczuwamy takiej presji. SMS. I staramy się zdrowo odżywiać. Nie jesteśmy może jakimiś turboznawcami w tej dziedzinie, dlatego nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast staram się wybierać dietę warzywną w miarę możliwości i tyle. Ale jednak pozwalamy sobie w jedzeniu na wiele. Jeśli czuję na coś ochotę, to się nie wstrzymuję. W każdym razie myślę, że te wszystkie czynniki wpływają na to, że po prostu chorujemy bardzo, bardzo rzadko. Jeśli by naszła nas taka potrzeba na wizytę u lekarza, to mamy ubezpieczenie w NFZ-cie dzięki karcie EKUS, więc w takich nagłych wypadkach, jeśli trzeba iść do szpitala, to mamy taką możliwość. Mamy oszczędności, więc gdyby się coś działo, to zawsze możemy iść prywatnie do lekarza. Kiedy jesteśmy w Polsce, to wtedy robimy sobie taki full przegląd, bo raz w roku zawsze jesteśmy w Polsce, więc wtedy odwiedzam ginekologa, dentystę, robię sobie badania krwi. Jeszcze jesteśmy zapisani do takiego lekarza online. Mamy pakiet na takim portalu, gdzie są różni lekarze, z różnymi lekarzami możemy się konsultować. Także jeśli najdzie taka potrzeba i nie jest to coś nagłego, i wystarczy, że skonsultujemy się właśnie telefonicznie czy za pomocą połączenia internetowego, to wtedy korzystamy z tego. Tam jest właśnie bardzo duża ilość różnych lekarzy, więc mieliśmy już przyjemność skorzystania jakby z pomocy, porady, także fajnie się to sprawdza i myślę, że wiele z Was już się z tym zetknęło jakby w czasach pandemii. Podróż sprawiła, że bardzo mocno przybliżyłam się do natury, a kiedy przybliżyłam się do natury, to jakby samoistnie mój wygląd stał się także bardziej naturalny. I wydaje mi się, że fajnie ten proces oddają słowa, które napisała Clarissa Pinkola Estes w książce Biegnąca z wilkami. Jeśli jeszcze nie znacie tej książki, to gorąco ją Wam polecam. I te słowa brzmią tak. Ciało jest jak ziemia, ma swój krajobraz, którego uroda jest wrażliwa na zabudowywanie, parcelowanie, rycie, kopanie i odzieranie z naturalnych sił. Kobieta żyjąca w zgodzie z naturą nie ulega łatwo planom przebudowy. Dla niej najistotniejszą kwestią nie jest kształtowanie formy, ale odczuwanie. Nie ma jednego przepisu na piękne ciało. Nie jest ważny kształt, ani wiek, ani nawet to, czy mamy wszystkiego po dwa. Niektórzy wszak mają po jednym. Natura chce, by ciało czuło, by miało kontakt z przyjemnością, sercem, duszą, dzikością. Czy umie się cieszyć, odczuwać szczęście? Czy umie się po swojemu poruszać, tańczyć, pląsać, kołysać, rzucać? Nic więcej nie ma znaczenia. I właśnie ten cytat jest bardzo bliski mojemu sercu, bo oddaje właśnie to, jakie procesy zachodzą w moim życiu i w jakim kierunku teraz podąża mój sposób zapatrywania się na siebie, na wygląd mój czy innych ludzi. Dla mnie coraz ważniejsze w tym momencie jest to, żebym się sama ze sobą wewnętrznie dobrze czuła. Ważny jest dla mnie proces samoakceptacji, a także takiego pogodzenia z tym, że moje ciało to jest tylko ciało i że jest ono piękne niezależnie od tego, czy spełnia normy, czy te standardy kulturowe. To, co mnie jeszcze pytałyście, to jak radzić sobie z emocjami, jak sprawić, żeby to wszystko funkcjonowało, jak sprawić, żeby nie zwariować, jak nie kłócić się i nie pozabijać z partnerem. Więc to, czego ja się nauczyłam przez te 2,5 roku, to, że muszę mieć poranną rutynę, muszę mieć jakieś takie zajęcia, czy takie, można powiedzieć, nawet rytuały, które mnie w pewien sposób gruntują i które stanowią taką powtarzalną rzecz. Pewnie dla niektórych mogłoby to być wieczorne rytuały, jednak dla mnie widzę, że najlepiej sprawdza się to, że rano robię pewne rzeczy i mam tutaj na myśli modlitwę, medytację, ćwiczenia fizyczne. Od jakiegoś czasu jest to dla mnie joga, która jakby sprawia, że fajnie czuję się w moim ciele i jest to pisanie. Piszę poranne strony, piszę dziennik wdzięczności tak zwany i to sprawia, że jakoś wchodzę w ten dzień taka ugruntowana. To sprawia, że mam jakby kontakt z moimi emocjami i to sprawia, że mam takie właśnie poczucie kontroli w pewien sposób, że jest ta właśnie taka rutyna i powtarzalność. Jakby na bazie tych moich doświadczeń mogę już dzisiaj Wam powiedzieć o tym, że powstaje taki zeszyt, który chciałabym, żeby towarzyszył Wam, jakby pomyślałam o nim, że będzie on towarzyszem podróży. Natomiast
nie musi być to podróż, bo tak naprawdę całe nasze życie jest podróżą, więc to nie musi być taka podróż z przemieszczaniem się. W każdym razie właśnie w tym zeszycie zamknęłam takie ćwiczenia, które mnie pomogły i praktyki, które pomagają mi właśnie w takim codziennym, uważnym życiu. Ten zeszyt jest jeszcze w przygotowaniu, natomiast jeśli chciałybyście się zapisać na informacje, na taki newsletter, w którym otrzymacie wiadomość, kiedy on będzie gotowy i być może chciałybyście skorzystać z tych technik i praktyk, które ja sama od kilku lat wdrażam, no to pod spodem będzie link, możecie tam zostawić swojego maila i poinformuję Was, kiedy on już będzie gotowy. Jeszcze jedną praktyką, która jest mega dla mnie ważna i właśnie w kontekście życia na małej przestrzeni z drugim człowiekiem, to jest po prostu bycie raz na czas sama ze sobą. Ja to często nazywam artystycznymi randkami, ta nazwa wzięła się z książki Droga Artysty i w skrócie chodzi o to, żeby po prostu w ciągu tygodnia znaleźć co najmniej jedną, dwie godziny tylko i wyłącznie dla siebie i w tym czasie robić coś, co sprawia mi przyjemność. To może być spacer, w ostatnim czasie traktowałam właśnie surfing jako taką formę czasu. To może być wyjście do sklepu nawet, ale chodzi o to, żeby to był taki czas dla przyjemności, taki czas, który karmi naszą duszę, czas, kiedy będę sam na sam ze sobą. Pytałyście mnie także, jak radzić sobie ze strachem i jeśli chodzi o same takie metody obcowania ze strachem, to mnie bardzo jakby pomaga medytacja i taka świadomość, że strach to jest takie coś w naszej głowie i on występuje praktycznie zawsze. Natomiast nauczyłam się po prostu nie poddawać temu strachowi i żyć razem z nim. I okazuje się, że za każdym razem, kiedy czegoś się boję, a potem robię tą rzecz, której się boję, to kiedy już ją skończę robić, albo jestem po drugiej stronie tego wyzwania, patrzę wstecz, okazuje się, że nie było się czego bać. Także wydaje mi się, że ten strach najlepiej jest oswajać takimi małymi, drobnymi kroczkami i zacząć od rzeczy, których się w jakiś sposób boimy, ale nie wymagają jakiegoś takiego dużego poświęcenia. Mam na myśli to, że jeśli chcecie wyruszyć w podróż, vanlife'ową choćby, to może zamiast od razu ruszać w roczną podróż, może zacznijcie od jednego wieczoru, może zacznijcie od jednego dnia po prostu na kempingu i takimi małymi krokami poszerzać tę strefę właśnie komfortu. A jeśli chodzi o to, jak odnaleźć się w vanlife jako dziewczyna, to nagram już kiedyś na ten temat odcinek i tutaj go podlinkuję. Gdzieś będzie widoczny, także zapraszam Was serdecznie tam. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, mam nadzieję, że będzie on pomocny. Tak jak mówiłam, był to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo no nie jestem taką laską, która robi jakieś tutoriale, make-upy i tak dalej, także jest to dla mnie zupełnie nowe, ale muszę Wam powiedzieć, że z przyjemnością go nagrałam, więc mam nadzieję, że i Wam ten odcinek sprawi przyjemność. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu, z chęcią na nie odpowiem, z chęcią podzielę się moim doświadczeniem. Dziękuję Wam za uwagę, dzięki, że byłyście dzisiaj tutaj i że Wy byliście tutaj. Bardzo mocno Was pozdrawiam, ściskam, życzę Wam dużo zdrowia w tym czasie. No i co, do zobaczenia w następnym vlogu, a także na trasie. Trzymajcie się!